Gospodin s vama. Pan z wami. Czytanie słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Tych słów tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Bracio i sestre, bracia i siostry, znajdujemy się w okresie wielkanocnym. Teraz jest druga niedziela wielkanocna. Zanim głębiej będziemy analizowali i rozważali Tomasza, jego spotkanie z Jezusem, pozwólcie mi, abym wypowiedział przypowieść, współczesną przypowieść. Jezus lubił mówić przypowieści i pragnę dzięki tej przypowieści pokazać, jak ważne jest zmartwychwstanie Chrystusa. Wyobraźcie sobie, że ktoś napisze jedną grubą książkę i jest tylko jedno wydanie, jedna książka, i on decyduje się lecieć wysoko samolotem i z samolotu wyrzucić wszystkie strony, wszystkie kartki z książki, setki kartek. I możecie sobie wyobrazić, że te kartki z 10 000 metrów będą rozniesione przez wiatr na różne miejsca na ziemi. Niektóre kartki znajdą się na górach, w potokach, w rzekach. Niektóre struny może byłyby zniszczone. I wyobraźcie sobie, że ludzie powoli odnajdują te kartki. Autor jest taki dobry, że udaje mu się poprzez jedną stronę wejść w człowieka i sprawić, ten człowiek będzie zainteresowany całą historią. I ludzie, odnajdując te różne kartki wszędzie, starają się złożyć tą historię, opowieść. I gdy składają tą opowieść, niektóre strony opisują smutne wydarzenia, niektóre strony opisują szczęśliwe, chwalebne wydarzenia, a niektóre strony są tak bardzo niezrozumiałe. Ale wyobraźcie sobie radość, gdy znajdą ostatnią stronę i w końcu mogą
zamknąć tą całą opowieść. Bracia i siostry, wypowiedziałem to, gdyż dla nas, chrześcijan, ważnym jest, abyśmy mieli w sercu, w umyśle tak zwaną ostatnią stronę, sens wszystkiego, ostateczny cel. Gdyż czasami my, chrześcijanie, żyjemy tak, jakbyśmy nie wiedzieli, jak wszystko się kończy. I właściwie w dzisiejszym drugim czytaniu Bóg zdecydował się ostatniemu apostołowi żyjącemu, Janowi, pokazać ostatnią stronę tej wielkiej historii, którą my nazywamy historią zbawienia. I przez niedzielę będziemy słuchali czytania z Apokalipsy, Apokalipsa. Jan, który widział koniec historii, uczta weselna króla Baranka, i nie tylko mógł wytrzymać, ale mógł cieszyć się życiem w obfitości, dlatego że wiedział, iż Jezus zmartwychwstał i otworzył bramy niebios. Bracia i siostry, proszę was, abyśmy modlili się o dar wiary, żebyśmy zawsze wiedzieli, nieważne na jakiej stronie znajdujemy się tej wielkiej opowieści, może możemy przeczytać jeden paragraf, jedną część, może znajdujecie się w smutnym rozdziale książki tragedii, braku wiary, może choroby. Ale wiem, że autor historii zbawienia zakończył wszystko i raj na nas czeka. W dzisiejszych czytaniach mamy trzy postacie. Jest Piotr, jest Jan i jest Tomasz. Kościół dziś służy nam, przedstawia pierwsze czytanie z dziejów apostolskich, wydarzenie, w którym bierze udział Piotr. Drugie czytanie to Jan i to, co zobaczył, a w Ewangelii centrum jest Tomasz. Powiedziałby, że to są trzy stopnie, przez które możemy rozważać na temat swojego życia, Kościoła. Z jednej strony jest apostoł Piotr. Piotr jest symbolem instytucji. Bracia i siostry, nie ma Kościoła bez instytucji. Jezus Chrystus ustanowił Kościół na fundamencie apostołów. I w zeszłą niedzielę mogliśmy słyszeć to, co działo się z Piotrem i Janem, piękny obraz Kościoła już przez 2000 lat. Drugi stopień w drugim czytaniu. Jan. Jaka różnica? Jan był mistykiem. Jan w pewien sposób na podstawie ojców Kościoła przedstawia miłość we wnętrzu Kościoła, przedstawia charyzmat, przedstawia Kościół charyzmatyczny. Kościół nie może być lub, lecz może być i. Kościół jako instytucja i Kościół charyzmatyczny. A w centrum my znajdujemy się między tymi dwoma stopniami. To jest Tomasz. I kto może powiedzieć, że nie wątpił? Nikt. Wszyscy albo mieliśmy, albo mamy, albo będziemy mieli jakąś dawkę wątpliwości. Tomasz przedstawia nas wewnątrz tego Kościoła. Osoba, która wątpi, ale również osoba, która wypowiedziała najpiękniejsze wyznanie wiary: Pan mój i Bóg mój. Spójrzmy trochę bliżej na Tomasza. Pierwszy błąd, który uczynił Tomasz, to jest to, że oddalił się od Kościoła, od wspólnoty. I ewangelista Jan pragnie nam jasno powiedzieć, że pełnię doświadczenia Jezusa Chrystusa, mówi o pełni, to można odnaleźć we wspólnocie Kościoła.
I nie jest przypadkowym, że Jan umieszcza to wydarzenie w drugą niedzielę po zmartwychwstaniu Jezusa. Znów pierwszy dzień, dzień zmartwychwstania. Dla nas to jest lekcja, abyśmy nie oddalili się od Kościoła, abyśmy zostali jako wierni synowie i córki Kościoła. Ale również możemy podziwiać apostołów, apostołowie, którzy są już bez jednego członka, bez Judasza, który odszedł. Oni Tomasza nie odrzucili. Widzieli jego wątpliwości. Tomasz wątpił i mogli go odrzucić, ale zatrzymali go. To jest jedna wielka lekcja dla nas wierzących, gdy spojrzymy na kolegów, członków rodziny, którzy może nie wierzą, może wątpią. Czasami ich odrzucamy, nie mamy cierpliwości wobec nich. Pismo Święte nie przedstawia nam szczegółów, o czym mówili, ale Tomasz był z nimi. Nie odrzucili go. Dlatego zachowanie wszystkich apostołów tej pierwszej wspólnoty, pierwszego kościoła, zachowanie jest wzorowe, dlatego że są cierpliwi wobec Tomasza, który wątpi. Ale również oni nie byli doskonali. Może w pewien sposób powiedzieć, że to była ewangelizacja po zmartwychwstaniu. Apostołowie zgromadzili się w dniu zmartwychwstania, gdy spotkali Tomasza. Tomasz wątpił. Ich 10 stara się przekonać tego jednego. Nie udało im się. Pociecha dla nas wszystkich. Pierwsza ewangelizacja nie udała się. 10 nie udało się tego jednego przekonać. To jest może i ostrzeżenie dla nas, abyśmy sprawdzili swoją wiarę i swój sposób życia, abyśmy mogli być bardziej przekonującym w ewangelizowaniu. I na końcu, jak dziś powiedziałam na początku przy świętej, dziś jest niedziela, to znaczy jutro, ale dzisiejszą wieczorną niedzielą rozpoczyna się niedziela Miłosierdzia Bożego. Druga niedziela wielkanocna, którą stanowi święty Jan Paweł II na podstawie osobistego doświadczenia i objawienia, które miała święta siostra Faustyna. I nie jest przypadkowym, że Jezus Chrystus jej się objawił w XX wieku, II wojna światowa, gdy świat okazywał tak wielkie niemiłosierdzie. Jezus objawia to, co jest oczywiste w Piśmie Świętym, a to, co ludzkość zapomniała. Niektórzy członkowie Kościoła, włączając również nas czasami, zapominamy, że Bóg jest miłosiernym, że Bóg przebacza. Dlatego jest pięknym, że właśnie druga niedziela wielkanocna jest niedzielą Miłosierdzia Bożego. Dlatego, że przez tą Ewangelię nasz Kościół wierzy, iż Jezus ustanawia sakrament miłosierdzia, sakrament pojednania. Jezus Chrystus tu daje swój autorytet swoim apostołom i tchnął na nich. Dwa razy w Piśmie Świętym możemy usłyszeć, gdy Bóg tchnął. Więc otrzymują to, czego nie mają. Pierwszy księdze Rodzaj tchnął Adama, dał mu życie i drugi raz tu. Jan 20 znów daje mu to, czego nie ma sam. Dał mu władzę odpuszczania grzechów w imię Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, ten sakrament jest tak bardzo ważny i tak bardzo święty, dlatego że w tajemniczy sposób, może często, gdy spowiadamy się, nawet nie czujemy, ale prawdziwie, rzeczywiście Jezus Chrystus wymazuje grzechy. On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy.
Znajdujemy się w tym świętym miejscu. Możemy powiedzieć, konfesjonale Europy. Widzimy, jak wiele osób się spowiada. Nie zapomnijmy o tym sakramencie. Nie oszukujmy się, że Bóg nam przebaczy. Tak, tylko w myślach, gdy wyznamy grzechy. Mam nadzieję, że tak jest, ale faktem jest, iż Jezus Chrystus zostawił nam ten sakrament, klucze zostawił Piotrowi i chciałabyśmy się spowiadali. Jezus Chrystus odpuszcza nam grzechy podczas spowiedzi. To jest największe okazywanie Jego miłosierdzia. I nasz Kościół wierzy, że w momencie, gdy setnik rzymski przebił bok Jezusa, i z tego boku wypłynęła rzeka krwi i wody. Z tej rzeki otrzymujemy odpuszczenie grzechów. I katechizm mówi, że w tym czynie, w tym momencie, gdy możemy czytać w Jan 19, każdy sakrament został ustanowiony z jego boku. I ta krew, która wypływa. Dlatego siostra Faustyna miała to mistyczną wizję, widział obraz jak promienie chodzą z Jezusa Chrystusa. To jest niewyczerpane źródło przebaczenia i miłosierdzia. Na końcu zauważyłem jeden szczegół, który właściwie dziś zauważyłem. Powiedział Tomaszowi, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I w naszej ikonografii, że pokazane jest, jak Tomasz wkłada palec, tą małą ranę. A tu Jezus też mówi, włóż w mój bok swoją rękę, jak wielka była ta rana, także cała ręka mogła się zmieścić. Tak bardzo był Jezus raniony, ale tak bardzo nam przebacza i miłuje nas. Amen. Spowiedzimy swoją wiarę.